Cześć, Manków, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałbym przedstawić wam Mariano. Jest to właśnie całkiem ciekawy i dobry piłkarz, którego możemy zdobyć w aty sposób za zadania sezonowe, więc myślę, że warto go wykonać, ponieważ ja jestem pozytywnie zaskoczony tym piłkarzem, ponieważ grało mi się nim naprawdę dobrze. No więc teraz przejdźmy do omówienia jego statystyk. Jak widzicie posiada on 92 szybkości biegu oraz 89 przyspieszenia, więc jest to bardzo dobry tempo na napastnika, ponieważ potrafi uciekać obrońcom i z łatwością może znaleźć się w polu karnym. A jak, w, a jak znajdzie się w polu karnym, to potrafi też bardzo dobrze wykończyć, ponieważ posiada 91 wykończenia, 98 sił strzału oraz 95 strzałów z dystansu, więc jest to piłkarz, którego strzały są bardzo solidne i bardzo mocne. Dodatkowo posiada też 90 ustawienia w ataku, więc potrafi też bardzo dobrze ustawiać się w ataku i wychodzić na pozycję. Podopadań również są bardzo solidne u reprezentanta Dominikany, ponieważ posiada 86 krótkich padem, więc potrafi bardzo dobrze rozgrywać piłkę z innymi zawodnikami. A dodatkowo posiada bardzo dobre rzuty wolne i posiada też cechę mocne rzuty wolne. Jego rzuty wolne są ocenione aż na 99 oraz posiada też 99 podkręcenie, więc jest to bardzo dobry piłkarz do wykonywania rzutów wolnych. Właśnie wczoraj grałem w FIFA i testowałem tego Mariano, no to zdoby... miałem kilka okazji do zdobycia bramki zrzutu wolnego i większość z tych sytuacji wykorzystałem i zdobyłem kilka naprawdę ładnych bramek zrzutu wolnego, więc jest to właśnie idealny piłkarz do wykonywania tych całych fragmentów gry. Jeszcze chyba żadnym innym piłkarzem w fifa nie wykonywało mi się tak fajnie rzutów wolnych jak Mariano. Nawet nie trzeba dokładnie przymierzyć, tylko wystarczy mniej więcej w okienko wycelować i uderzyć z odpowiednią siłą i Mariano z łatwością umieszcza piłkę w siatce. Do dribblingu również jest bardzo solidny, posiada 86 kontroli piłki oraz 94 równowagi, 86 równowagi i 94 zwinności, więc jest, są to bardzo dobre cechy jak na zawodnika FIFA 20. Posiada 88 samego dribblingu, więc potrafi też bardzo dobrze dribblować i mijać rywali. Dodatkowo posiada trzy gwiazdki sztuczek, więc jakichś bardziej zaawansowanych sztuczek nimi nie wykonamy, ale możemy wykonać kilka prostszych sztuczek, którymi też możemy fajnie mijać rywali i fajnie się nim bawić. On posiada też 86 kontroli piłki, 81 opanowania i 94 reakcji, więc jest to piłkarz, który potrafi też bardzo dobrze panować nad piłką. Co do brony, to jest to na pasji, więc on rzadko wraca się do brony, ale jednak po stracie w ataku potrafi przejąć piłkę i dodatkowo posiada 91 agresji, więc potrafi też szybko doskoczyć do rywala po stracie w ataku i potrafi szybko przejąć piłkę. Jak widzicie, posiada też 99 główek oraz 99 skoczności, więc jest to piłkarz, który również potrafi zdobywać gole z główki albo przejmować piłkę główką. Posiada też 84 wytrzymałości, więc na napotnika jest to bardzo dobra wytrzymałość, ponieważ potrafi wytrzymać praktycznie cały mecz. Posiada też 84 siły, więc potrafi też je zastawić plecami do rywala i odegrać piłkę do innego zawodnika, albo na przykład minąć rywala. Yy, też. Więc przejdźmy jeszcze do informacji. Jak widzicie, posiada te trzy gwiazdki sztuczek, więc można nie wykonywać jakieś prostszych sztuczki, ale również nimi można fajnie się bawić i mijać rywali. Jak widzicie posiada też 4 słabszej nogi, więc słabszą nogą również potrafi rozgrywać piłkę oraz strzelać bramki ze słabszej nogi, więc również jest ona solidna. No więc dobrze, jeśli ktoś jeszcze nie wykonał tego Mariano, to polecam go wykonać, no bo jest to właśnie całkiem ciekawy piłkarz zarówno do pierwszego składu, jak i na ławkę rezerwowych. No więc dobrze, myślę że w tym odcinku to by było już na tyle. Jeżeli film Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał. Dziękuję Wam za oglądanie, cześć!